Słuchając tego wystąpienia redaktora Kratiuka, zacznę od takiego małego komentarza do tego. I kiedy on opisywał w historyczny sposób te kolejne etapy synodalności, zaczynając od początku, czyli od roku 2014 i potem te kolejne, no mi to się trochę skojarzyło, szczerze mówiąc, z kolejnymi fazami walki z pandemią i tymi szczepionkami, których miały być, prawda, najpierw miała być jedna, potem miała być druga dawka, a teraz się okazuje, że mają być bez przerwy. Może zastanawiam się, czy w ten sposób też będzie przebiegała droga synodalności w Kościele, że kiedy się okaże, że ten obecny synod, który ma nastąpić, nie załatwi tych spraw, które chciano, żeby zostały załatwione, to będą następne, jeszcze następne, aż do skutku. Przynajmniej tak to może wyglądać. No dobrze, zaczynając od pytania, które zostało postawione, czy dogmat i tiara, czy jeszcze będą potrzebne? To jest bardzo ciekawe pytanie, w tym sensie, że samo już jego postawienie wskazuje na to, w jak głębokim kryzysie się znajdujemy. No bo ono zakłada, że można na to pytanie odpowiedzieć tak lub nie, jak na każde pytanie. No i teraz, gdyby sobie odpowiedzieć na pytanie, czy dogmat jeszcze będzie potrzebny, nie, to byśmy znaleźli się w bardzo osobliwej sytuacji, mianowicie w sytuacji Kościoła bezdogmatycznego. Kościoła, który nie zna czegoś takiego jak dogmat i nie zna czegoś takiego w związku z tym, no bo o tym zaraz powiem, jak prawda objawiona. Czym jest dogmat? Nie chcę oczywiście tutaj robić jakiegoś wielkiego wykładu historycznego. Ci z Państwa, którzy mogli przeczytać moją książkę Dogmat i Tiara, to odsyłam do niej, tam jest to dokładnie opisane. No ale najkrócej mówiąc, prawda, dogmat jest to sformułowany przez magisterium Kościoła, sformułowana prawda wiary, zawarta w objawieniu i ustalona, czy określona, zdefiniowana w danym momencie i opisująca prawdę nadprzyrodzoną. Tak można by było o tym powiedzieć. I od samego początku Kościół tak rozumiał swoją rolę, tak rozumiał swoje posłannictwo, że obrona prawdy objawionej, tej prawdy, którą w ostateczności przyniósł Chrystus i która została przekazana Kościołowi przez apostołów, jest jego najważniejszą, podstawową funkcją. Kościół bez prawdy nie istniałby i nie ma czegoś takiego jak Kościół, który nie zna prawdy. Dogmat jest, jak mówię, tylko formą ujęcia tego, prawda, dokładnym i szczegółowym, w sensie takim historycznym, opisem. Co to oznacza, że Kościół uznawał wiarę dogmatyczną? To opisał bardzo dobrze John Henry Newman, kiedy w takiej swojej autobiografii opisał, że dla niego, przy czym wyrażał tutaj no nie tylko swoje własne przekonanie osobiste, tylko coś, co możemy było nazwać taką powszechną wtedy świadomością i wiarą katolików, nie istnieje coś takiego jak pojęcie wiary niedogmatycznej, co oznacza, że po pierwsze Bóg objawił się w taki sposób, że przy pomocy ludzkiego języka można zrozumieć to objawienie, po pierwsze. Po drugie, że ta prawda jest prawdą, którą należy bezwzględnie przyjąć i być jej posłusznym. I po trzecie, co wynika z samej logiki ludzkiego rozumowania, należy odrzucić przeciwne tej prawdzie błędy. Czyli dogmat zakłada po pierwsze treść pozytywną, objawienie, które zostało nam przekazane i możemy je stwierdzić i ustalić, jak ono wygląda. Oczywiście nie my, tylko magisterium Kościoła czy Urząd Nauczycielski Kościoła tego dokonuje. Ale po drugie, co wynika z samej zasady ludzkiego rozumowania, ta pozytywna prawda pociąga za sobą konieczność odrzucenia przeciwnej jej prawdy. I tak Kościół definiował dogmat, tak Kościół definiował najważniejsze nauki dotyczące tożsamości wiary katolickiej od samego początku. I jeśli sięgniemy do tekstów soborów, czy do tekstów wystąpień uroczystych, papieskich, które to definiowały, zawsze znajdziemy dwa elementy. Element pozytywny, czyli element zdefiniowania danej prawdy, i element, nazwijmy, negatywny, odrzucający przeciwne jej twierdzenie, co wynika, jak mówię, z samej struktury, z samej logiki i z samej struktury ludzkiego rozumowania, gdzie każde stwierdzenie pociąga za sobą odrzucenie sprzecznego z nią twierdzenia negatywnego. To jest oczywiście ten element, kiedy
uważamy, że Bóg tak się objawił, że człowiek może to objawienie przyjąć, zrozumieć i przekazać. Zrozumienie oczywiście ma charakter tutaj ogólny. Nie chodzi o to, że my rozumiemy dokładnie, tylko przyjmujemy to, co Bóg nam przekazał. Przykład historyczny, żeby nie ciągnąć, jak mówię, nie robię tutaj wykładu historycznego, ale przykład historyczny, zaczynając od pierwszej takiej definicji, Sobór Nicejski, prawda, który najpierw zdefiniował pozytywnie, że Chrystus jest współistotny Ojcu, a następnie wykluczył czy odrzucił twierdzenia tych, którzy to twierdzenie, tę wiarę odrzucali i zrobił to w bardzo prostych i jednoznacznych słowach. Tych, którzy mówią, był kiedyś czas, kiedy go, Syna Bożego, nie było, lub zanim się narodził, nie był, lub stał się z niczego, lub pochodzi z innej hipostazy lub z innej substancji niż Ojciec, lub że Syn Boży jest zmienny i przeobrażalny, tych wszystkich powszechny i apostolski Kościół wyłącza. Anatema sit, prawda? Klasyczne stwierdzenie pierwszego soboru, 325 rok, kiedy pierwszy moment formowania się doktryny katolickiej i ta forma wyłączenia zdania fałszywego, nieprawdziwego, towarzyszy odtąd Kościołowi cały czas, aż do Soboru Watykańskiego I w 1870 roku. Każdy, kto sięgnie po dokumenty tych soborów, w Polsce też są szczęśliwie wydane, zauważy bardzo prostą rzecz, zauważy, tak jak powiedziałem, sformułowanie dogmatyczne pozytywne i następne przeciwnemu odrzucenie błędu. Wystarczy sięgnąć, prawda, do, nie wiem, kanonów soboru w Trydencie, gdzie dokładnie przy pomocy tego samego mechanizmu logicznego, czy tej samej struktury dowodzenia opisane są poszczególne prawdy wiary dotyczące grzechu pierworodnego, dotyczące jego przekazywania, dotyczące natury mszy świętej, ofiary mszy świętej i tak dalej, i tak dalej. Wyłożenie pozytywne i następne potępienie błędów. No i tak się działo, aż do, jak mówię, do Soboru Watykańskiego I, gdzie w ten sam sposób wykładano naukę dotyczącą możliwości poznania rozumowego Boga, definiowano, na czym polega władza papieska, jaki ma charakter, jak ona wygląda. I prawdziwy, i teraz przechodząc trochę, czy odnosząc się do tego pytania, czy możliwe jest chrześcijaństwo, czy możliwy jest Kościół bez dogmatu, no to w oczywisty sposób odpowiedź brzmi nie, nie jest możliwy, no bo to nie byłby Kościół, prawda? Znaczy Kościół, który nie stałby na fundamencie pewnej prawdy, nie byłby Kościołem, tylko byłby zbieraniną ludzi, których każdy się pojawia i przedstawiają swoje różnego rodzaju opinie, odczucia, emocje, sądy, wrażenia, wrażliwości, no ale to wszystko razem nie składa się na żadną jedną całość i sprawiałoby, że mielibyśmy do czynienia z gigantyczną kakofonią dźwięków, z wielkim chaosem i z niemożnością ustalenia tego, na czym polega prawda. No bo żeby był dogmat, to po pierwsze musi być prawda, a po drugie musi być autorytet, który tę prawdę do wierzenia przedstawia, ten autorytet, który dysponuje władzą i uznaniem i któremu można zaufać, że tej prawdy będzie bronił i będzie ją nam przedstawiał. Bez tych elementów, czyli bez tego, co ja symbolicznie nazwałem tiarą, czyli podmiotem mającym władzę i autorytet, nie może się ostać dogmat, nie może się ostać prawda objawiona, a skoro Kościół jest zbudowany na fundamencie prawdy, no to też nie może się ostać Kościół i w związku z tym pytanie, czy będą nam dogmat i tiara potrzebne, gdyby na nie odpowiedzieć nie, prowadziłoby nas do twierdzenia, że jest możliwa sytuacja, w której nie będzie Kościoła, do tego by się to sprowadzało. Tak jak powiedziałem, samo zadanie tego pytania jest już pewnego rodzaju świadectwem czasu, bo chyba to, co wyszło bardzo dobrze w czasie prezentacji redaktora Krystiana Kratiuka, to opis nieprawdopodobnego wręcz chaosu i takiego rozedrgania i takiej niejasności związanej z poszczególnymi posunięciami, z którymi mamy do czynienia podczas ostatniego pontyfikatu. No ale problem polega na tym, i to jest ta teza, którą chciałem przedstawić, którą pokazywałem w książce też Dogmat i Tiara, że ja widzę widzę w tym pontyfikacie pewien skutek i rezultat wcześniejszych błędów czy wcześniejszego kryzysu, tylko jakby to powiedzieć bardziej radykalnie wyrażony,
niż samo źródło tego kryzysu. Znaczy, krótko mówiąc, gdybyśmy mieli do czynienia od 2003, gdyby ogół katolików w roku 2013, mam tutaj na myśli również biskupów, hierarchów, księży, no nie był już przyzwyczajony do tego niedogmatycznego myślenia i do tego powątpiewania w dogmat, to nigdy nie byłoby możliwe pojawienie się kogoś takiego, czy tej formy pontyfikatu, jaką reprezentuje papież Franciszek. I ten opór byłby nieporównywalnie większy, nie sprowadzałby się tylko do inercji i tego, że po prostu ludzie chcą żyć tak, jak było, tylko zakładam, po pierwsze zakładam, że nie doszłoby do takiego wyboru, bo jakby to powiedzieć, taka osoba nigdy by nie awansowała tak wysoko w strukturach kościelnych, a gdyby w jakimś przedziwny sposób tak się stało, to ten opór byłby na tyle silny, że nie mielibyśmy do czynienia z tymi problemami, z którymi mamy. W związku z tym powstaje pytanie, co się stało, w jaki to sposób ta świadomość katolików, która była przez wieki uformowana właśnie przez to myślenie dogmatyczne i przez to myślenie o istnieniu autorytetu i podmiotu, który jest w stanie bronić i przedstawiać prawdę, została zmieniona, zdeformowana albo sparaliżowana, co doprowadziło do obecnej sytuacji. Najkrócej mówiąc, ja uważam, że przychodząc trochę od końca, jaki jest, bo to pytanie padało, jaki jest cel tej synodalności, do czego ona ma prowadzić? Moim zdaniem odpowiedź jest bardzo prosta. Ona ma prowadzić do powstania zmutowanej nowej formy religii, która nie będzie już tak naprawdę katolicyzmem. No bo jeśli popatrzymy na te zaangażowania, na te twierdzenia, które towarzyszą tym poszczególnym pomysłom, które się przewijają przecież w różnych publicznych wypowiedziach, to ta nowa religia ma się opierać przede wszystkim na tym, co świeckie, doczesne i światowe. To ma być religia zaangażowana w obronę praw osób, jak rozumiem, LGBT. Ma być nową formą ekologizmu światowego. Ma bronić, ma walczyć z nierównościami społecznymi. Czyli z jakąś formą nieco rozwodnionego humanizmu czy humanitaryzmu, z którym się obecnie stykamy. A w sensie dogmatycznym, jeśli tak można powiedzieć, ta religia, i to też jest coraz wyraźniej obecne w wystąpieniach również oficjalnych wobec papieża Franciszka, zakłada przekonanie, że istnieje zasada uniwersalnego i powszechnego zbawienia. Krótko mówiąc, że nie ma różnicy między Kościołem a ludzkością, bo każdy, kto przynależy do ludzkości, przynależy do Kościoła, każdy, kto przynależy do Kościoła, przynależy do ludzkości. Czyli byłaby formą takiego oficjalnego przyjęcia teorii o anonimowym chrześcijaństwie Karla Ranera, co zresztą jest widoczne w kategoriach takich, nazwijmy to, osobistej drogi życiowej wcześniej kardynała Bergoglio, stąd ten związek, prawda, i rola kardynała Kaspera i innych teologów niemieckich. No jeśli taka jest prawda, tak, to znaczy jeśli ta teza jest prawdziwa, że głównym celem synodalności jest doprowadzenie do mutacji katolicyzmu i przekształcenia go w taką formę pewnej świeckiej humanitarnej ideologii opartej na założeniu, że istnieje doktryna powszechnego zbawienia, czyli że wszyscy ludzie są zbawieni, czy o tym wiedzą, czy o tym nie wiedzą, przez sam fakt swojego istnienia, no to w oczywisty sposób docieramy do tezy, która została przez Kościół wcześniej stanowczo potępiona, prawda? Ale ona nie tylko, że została potępiona, tylko jej przyjęcie prowadziłoby do wewnętrznego rozbicia i wewnętrznego naruszenia tego czegoś, co możemy nazwać tożsamością doktryny chrześcijańskiej, doktryny wiary. No bo ten Kościół dogmatyczny, jeśli tak można powiedzieć, to przekonanie, że dogmat wyraża prawdę religijną, z tym wiązało się przekonanie, oczywiste przekonanie, że prawdziwa wiara jest konieczna do zbawienia. No na tym się polegało, na tym polegała siła i moc Kościoła. To jest to, co Państwu przeczytałem, sięgając do Soboru Nicejskiego i to, co znajdziemy we wszystkich innych tego typu dogmatycznych sformułowaniach, gdzie istnieje ścisły związek między wiarą w dogmat, wiarą w prawdę objawioną, a zbawieniem. No ale jeśli teraz miałoby być tak, że zbawienie jest czymś, co można by uznać za
formę prawa człowieka, bo to, tak to jest niemal przedstawiane. I każdy człowiek, czy niezależnie od tego, w co wierzy albo w co nie wierzy i jak postępuje i jak nie postępuje i tak jest zbawiony, no to mamy do czynienia faktycznie z negacją i odrzuceniem dogmatu i mamy do czynienia z odrzuceniem takiego rozumienia Kościoła, jakie wcześniej miało miejsce. W książce Dogmat i Tiara starałem się pokazać historycznie, jak ta sytuacja się pojawiła, czy w jaki sposób do niej doszło. Tak jak mówię, oczywiście łatwo zauważyć, że większość ojców soborowych, którzy spotkali się w 1962 roku w Rzymie, no nie miała zielonego pojęcia, że sobór, czy niektóre teksty soborowe mogą w konsekwencji doprowadzić do tego, że 50 lat później będziemy siedzieli w Krakowie i mówili o tym, że w rezultacie synodu zwołanego przez jednego z następnych papieży katolicyzm ulegnie tak daleko idącej mutacji. No myślę, że ludzi, którzy w latach 60. mieli taką wyobraźnię i sądzili, prawda, że radzą albo uczestniczą w tego typu wydarzeniu, było bardzo niewielu. Choć sądzę, że na pewno właśnie ci, którzy czy znacząca grupa tych, którzy sobie tak właśnie wyobrażali przyszłość, była w stanie te dziwne i wątpliwe i bardzo niebezpieczne teksty do niektórych dokumentów soboru wtedy wprowadzić. Dokładnie opisałem, czy starałem się opisać, jak to się stało w sensie historycznym, czyli moment, kiedy papież Jan XXIII ogłasza zwołanie soboru 1959 rok, wielka praca przygotowawcza, udział biskupów w wypełnianiu ankiet. Z tych ankiet zresztą wynikało, to 90% odpowiedzi mówiło o tym, że głównym zadaniem Kościoła powinno być potępienie komunizmu. Łatwo zauważyć, że potępienia komunizmu nie było nie ma w tekstach soborowych, mimo tego, że to był główny postulat zgłaszany przez wszystkich biskupów, a to było około 2000, którzy się pojawiał przed zwołaniem soboru. Natomiast wtedy powstały tak zwane wskutek pracy Komisji Teologicznej, powstały tak zwane schematy, czyli dokumenty, które miały później w 1962 roku, jak można było sądzić, zostać przyjęte i które to wyrażały, to o czym mówię, czyli tę stałą, klasyczną, dogmatyczną naukę Kościoła, czyli wyrażały pozytywnie pewne treści wiary i następnie towarzyszące im anatemy, czyli następne odrzucenia tego, co jest błędem. No problem polega na tym, że mimo że te wszystkie schematy uzyskały podpis Jana XXIII i było to na kilka miesięcy przed rozpoczęciem obrad soborowych, żaden z tych schematów, z jednym wyjątkiem schematu o liturgii, zresztą też zmienionym, żaden z tych schematów nie został przyjęty przez Sobór, tylko zostały od samego początku, były systematycznie odrzucane, a w ich miejsce pojawiły się te, które zostały ostatecznie przyjęte wskutek prac komisji soborowych. I różnica między dokumentami Soboru Watykańskiego II a dokumentami wcześniejszych soborów, i to też łatwo zauważyć, polega na tym, że jako jedyny sobór w historii w tych dokumentach nie pojawiają się te anatemy, prawda? Nie ma tego potępienia błędu. Jest wyłącznie tak zwany wykład pozytywny. To, czy on jest wyłącznie pozytywny i że tak powiem, autentyczny, to jest właśnie kwestia oczywiście dyskusji, ponieważ brak tych potępień pozwolił przejść do porządku dziennego nad kilkoma moim zdaniem bardzo istotnymi problemami, z którymi styka się Kościół od tego momentu. Jaki to jest podstawowy problem? To jest oczywiście problem ciągłości. No, tak jak powiedziałem na początku, wiara dogmatyczna zakłada się na tym, że po pierwsze można postawić pewne twierdzenie oparte na Bożym objawieniu i gwarantowane przez autorytet Kościoła i jednocześnie odrzuca się przeciwnemu twierdzenie. Prawda? W sytuacji, w której człowiek nie jest w stanie zrozumieć prawdy w takich kategoriach, posługując się właśnie określeniami to, co prawdziwe i błąd, no to nasz język, nasza zdolność rozumowania, nasz rozum popada w jakiś stan dziwnego paraliżu, tak? Nie możemy zrozumieć, o czym jest mowa. Nie mamy też w sobie tej duchowej siły i tej woli, żeby bronić prawdy, skoro prawda jest czymś zmiennym, albo czymś nieokreślonym, albo czymś niewiadomym. No tak po prostu jest.
Jakie to są te momenty, które się, czy jakie to są elementy, które pojawiły się w tych dokumentach nowe, które moim zdaniem pozostają w przynajmniej pozornej, dopóki się tego nie da udowodnić inaczej, to ja zakładam, że ta pozorna jest autentyczną, no na, powiedzmy tak, w napięciu z wcześniejszą nauką. No przede wszystkim jest to kwestia dotycząca wolności religijnej, przekonania wyrażonego w Dignitatis Humanae, w dokumencie Soboru Watykańskiego II, który mówi o tym, że człowiek z natury, czy osoba ludzka z natury dysponuje wolnym sumieniem i nie może być w żaden sposób zobowiązana, jeśli jest to przeciwne jej sumieniu. Kościół uznaje, wcześniej uznawał zawsze, prawo do wolności sumienia, ale rozumiał je w inny sposób, niż to zostało podane w tym dokumencie. Rozumiał, że nie wolno nikogo przymuszać do wiary. To jest rzecz oczywista. No nie może być przymuszenia do wiary. Ale czymś innym jest twierdzenie, że nie wolno kogoś do wiary przymuszać, a czymś innym jest powiedzenie, że wolność wyboru prawdy należy do człowieka, prawda? To są dwie zupełnie inne rzeczy, ponieważ w przypadku tej drugiej teorii ona skutkuje bardzo niebezpiecznym wnioskiem, że jeśli człowieka nikt nie może przymusić albo nikt nie może zobowiązać do uznawania prawdy, to człowiek ma prawo do buntu. No bo jeśli jest tak, również prawo do buntu w stosunku do objawienia, co jest rzeczą dosyć oczywistą. I powstaje w związku z tym pytanie, czy sprzeciw wobec Bożego objawienia jest faktycznie sprzeciwem pociągającym za sobą konieczność kary, jest grzechem, czy jest tylko uprawnioną i właściwą formą realizacji godności, ludzkiej wolności wypływającej z samej godności osobowej. No to bardzo ważne pytanie sięgające do samej struktury myślenia o Kościele i myślenia o prawdzie. Jak łatwo zauważyć, gdyby przyjąć to założenie, które moim zdaniem jest zawarte w dwóch co najmniej punktach, na może i w trzech punktach Dignitatis Humanae, no to faktycznie wiara dogmatyczna ulega, jakby to powiedzieć, pewnemu paraliżowi, ponieważ nie bardzo wiadomo, w jaki sposób można nauczać prawdy, która nie ma charakteru zobowiązującego i apodyktycznego i uniwersalnego. Tak jak powiedziałem, wiara Kościoła zakłada, że istnieje, wiara dogmatyczna zakłada, że dogmat da się wyrazić w postaci ludzkiego języka, że ten ludzki język, czy ta prawda, czy to stwierdzenie jest czymś, co zobowiązuje, czyli prawda ma charakter apodyktyczny, tak? Czyli ona człowieka wiąże. Nie jest czymś, co my możemy sobie wybrać albo odrzucić, tylko w sytuacji odrzucenia ściąga na człowieka winę za odrzucenie tej prawdy. No tak wygląda struktura nauczania kościelnego i tak w ogóle wygląda struktura, jeśli tak można powiedzieć, Bożego objawienia. Dlatego jeśli czytamy w Księdze Rodzaju o wypędzeniu, prawda, Adama i Ewy z raju, to czytamy o ich nieposłuszeństwie. No gdyby było inaczej, to nie można by ich wypędzić z raju, bo okazałoby się, że realizowali swoją własną godność i swoją własną wolność, wybierając to, co uważali za słuszne. Jeśli centrum w związku z tym myślenia, najwyższą wartością jest ludzka zdolność wyboru i ludzka godność opierająca się na tej zdolności wyboru, to prawda traci swój charakter apodyktyczny i w związku z tym nie może zobowiązywać. Wydaje mi się, że to jest całkiem logiczne. A niestety, tak jak mówię, ta nowa nauka, a przynajmniej myślę, że można ją w ten sposób określić, została w tym dokumencie się pojawiła. Co więcej, drugim elementem niezwykle ważnym pojawiło się przekonanie o tym, również obecne w tym dokumencie Dignitatis Humanae, że człowiek ma prawo, że społeczność ludzka, już nie człowiek jako indywiduum, nie jednostka ludzka, ale ludzka wspólnota, ludzka grupa, ma również prawo w każdej sytuacji do sprawowania publicznego kultu. To jest niezależnie od tego, czy ten kult jest prawdziwy, czy jest kultem prawdziwym, czy jest kultem fałszywym, co pozostaje w oczywistej sprzeczności no, z całym wcześniejszym nauczaniem Kościoła, które mówiło o tym, że fałszywy kult w danym państwie może być wyłącznie tolerowany, ale nigdy nie istnieje pozytywne prawo do sprawowania takiego kultu, co znowu wynika z samej logiki. No bo gdyby było tak, że
każda grupa ludzka ma prawo sprawowania dowolnego kultu, no to mogłoby się ukazać, i takie rzeczy przecież z tym mamy do czynienia, że na przykład, nie wiem, grupa satanistów albo grupa, nie wiem, jakichś innych tam szaleńców ustanawia swój kult i domaga się od państwa, żeby mogła go swobodnie sprawować, a państwo nie ma prawa ograniczenia tego kultu, bo to wynika z samej zasady, prawda, logiki zawartej w tym dokumencie. W tekście Gaudium et Spes, czyli tej konstytucji soborowej dotyczącej Kościoła w świecie współczesnym, pojawia się co najmniej kilka fragmentów, które wskazują bardzo niejasnych, bo tak powiem oględnie, ale z których bardzo łatwo można wyprowadzić to, o czym mówiłem, czyli przekonanie o tak zwanym powszechnym zbawieniu. Kiedy mówią o tym, one mówią o tym, że łaska zbawcza, łaska Chrystusa dana jest wszystkim ludziom, niezależnie tak naprawdę od ich wiary. To jest bardzo, bardzo bym powiedział, ryzykowne twierdzenie, które później pojawi się w innych dokumentach kościelnych, ponieważ ono prowadzi do rozmycia granicy między tym, co jest Kościołem, a tym, co Kościołem nie jest. Oczywiście Kościół wcześniej również uznawał tak zwaną specjalną drogę do zbawienia, czyli sytuację, w której ludzie nie mogący czy nie będący katolikami znajdują się w tak zwanym stanie nieprzezwyciężonej niewiedzy, czyli uważał, że również jeśli ktoś nawet nie wyznaje prawdziwej wiary, ale pełni, postępuje zgodnie z sumieniem, wypełnia prawo naturalne i znajduje się właśnie w stanie nieprzezwyciężonej niewiedzy, czyli bez własnej winy nie przyjął wiary katolickiej, to taki człowiek może być zbawiony. Ale to jest zupełnie co innego niż powiedzieć, że z natury wszyscy są już zbawieni, bo jakby to powiedzieć, łaska ich do nich dotarła całkowicie niezależnie od tego, czy są w Kościele, czy w tym Kościele nie są, prawda? To nas prowadzi, jak mówię, tych sformułowań jest co najmniej kilka i wszystkie są równie dwuznaczne i wszystkie są równie z tego punktu widzenia niebezpieczne. Problem polega na tym, to łatwo też zresztą zauważyć w późniejszych encyklikach papieskich, ponieważ pierwszym papieżem, który zmienił formułę i zaczął kierować swoje nauczanie już nie tylko do wiernych katolików i do biskupów, tylko do wszystkich ludzi dobrej woli, był Jan XXIII, prawda? Pierwsza encyklika Pacem in Terris, po raz pierwszy to sformułowanie się pojawiło. To sformułowanie rozszerzające rozumienie tego, czym może być Kościół, tak? Czyli wskazujące, że te granice między Kościołem a światem zewnętrznym zaczynają się zacierać. No, swoistym powiedziałbym kamieniem milowym, czy taką, no, takim momentem, no, pokazującym, jak może niebezpieczne są te sformułowania, które znalazły się w tych dokumentach, te sformułowania, które pojawiły się w tych dokumentach, to było oczywiście spotkanie w 1986 roku w Asyżu, zorganizowane przez Jana Pawła II z przedstawicielami różnych innych religii i towarzyszące temu spotkaniu wypowiedzi, interpretacje, między innymi oświadczenie Międzynarodowej Komisji Teologicznej zaaprobowane wtedy przez papieża, które wyraźnie mówiło o tym, że modlitwa jest autentyczna i prawdziwa, niezależnie od tego, do kogo jest skierowana i jakiego ma pośrednika. To oznaczało, że niezależnie od tego, w jaki sposób się ktoś modli, czy do kogo się modli, czy do jakiego Boga się zwraca, czy do jakiego nieboga się nie zwraca, no to za każdym razem mamy do czynienia z aktem, prawda, Ducha Świętego, który pilnuje, żeby ta modlitwa była skierowana do Boga. No trudno nie dostrzec tutaj bardzo poważnego zagrożenia i relatywizmu, tak, dla wiary katolickiej. I łatwo zauważyć, że wszystko to, co miało miejsce i w Asyżu, i potem regularnie po Asyżu, w czasie tych następnych spotkań międzyreligijnych, konsekwentnie prowadziło do podpisania przez papieża Franciszka w 2019 roku tego słynnego dokumentu z Abu Dhabi, gdzie stwierdza się, że Bóg chce pozytywnie, żeby istniały różne religie, tak jak chce, żeby istniały różne rasy, języki, płcie i tak dalej.
Co znowu prowadzi nas do negacji tego czegoś, od czego zacząłem nasze spotkanie, czyli negacji twierdzenia, że istnieje prawda objawiona, że ta prawda ma charakter pozytywny i negatywny, ponieważ sytuacja, w której Pan Bóg chciałby, żeby istniały różne sprzeczne ze sobą religie, prowadzi nas do twierdzenia, że nie istnieje nic takiego jak wiążąca prawda religijna, bo prawda religijna musiałaby być sama w sobie sprzeczna. Tak jak katolicy uznają, zaczynając od prawda Soboru w Nicei, że Syn Boży jest współistotny Ojcu, no to ci, którzy tego nie uznają, są, że tak powiem, równie chciani przez Boga i w równy sposób wykonują Boże przykazanie, jak ci, którzy to uznają, co prowadzi nas do kompletnego absurdu, prawda? Czyli prowadzi nas do sytuacji, w której negujemy tak naprawdę możliwość objawienia. Tak to w wielkim skrócie wygląda. Jeszcze dwa słowa powiem o tej tiarze, która też jest, bo skupiłem się na razie na, jeśli tak można powiedzieć, na dogmacie, a te dwie rzeczy są ze sobą ściśle powiązane. Czym jest tiara, która zniknęła oczywiście z przestrzeni publicznej i jeszcze przed spotkaniem z Państwa we wstępnej wersji ta tiara miała się tutaj pokazać, ale się nie pojawiła, więc trzeba uruchomić wyobraźnię, ewentualnie sięgnąć do telefonu i sobie znaleźć, prawda, obrazki. Dlaczego ta tiara jest tak istotna? Oczywiście ona nie jest istotna wyłącznie jako, nazwijmy, w kategoriach estetycznych, ale ona jest istotna, czy jest fundamentalna, jako to, o czym mówiłem, jako znak istnienia ponadświatowego autorytetu, bo to jest tak naprawdę istota sprawy. Otóż ten autorytet, który Kościół uważał za przekazany mu przez samego Chrystusa i autorytet, który był upostaciowany, jeśli tak można powiedzieć, czy ucieleśniony w postaci każdego kolejnego biskupa Rzymu, czy każdego kolejnego papieża, sprawiał, że można powiedzieć, że władza ta boska znajduje swojego prawdziwego, realnego i jedynego reprezentanta na ziemi. Oczywiście nie oznaczało to, że papież, różne były oczywiście sytuacje w historii, ale co do zasady chce być takim samym władcą ziemskim jak wszyscy inni władcy, chociaż jest prawdą, że do roku 1870 przynajmniej na terenie części Włoch był również władcą świeckim. Ale oznaczało to, że całe prawo pozytywne musi być w ostateczności, przynajmniej co do zasady, podporządkowane prawu Bożemu, ponieważ prawo Boże ma za sobą autorytet najwyższego przedstawiciela czy reprezentanta Pana Boga. Tak? Jeśli sięgniemy, doskonale wyrażają to obrazy z mistrzów burgundzkich tam z XV, XIV, XVI wieku, gdzie często na tych obrazach Pan Bóg, czy Bóg Ojciec właśnie przedstawiony jest z tiarą na głowie, bo tiara jest symbolem tej najwyższej władzy, tego najwyższego autorytetu, któremu wszystkie inne muszą podlegać. Sytuacja, w której ostatnim papieżem, który się koronował tiarą, ją zakładał, czyli to był Paweł VI, później z niej zrezygnował i ten powód, dla którego z niej zrezygnował, no, wskazuje na to, czy może symbolizować rezygnację papiestwa, czy rezygnację poszczególnych papieży z tej funkcji, o której tutaj mówię. To znaczy, to jest taka sytuacja, jakby królestwo świeckie, królestwo polityczne, królestwo społeczne, czy wspólnota społeczna, czy wspólnota polityczna nie miała tego najwyższego punktu odniesienia, tak jakby on zniknął, prawda? To nawet nie o to chodzi, że papież w latach 60. czy 70. mógł, posługując się swoim autorytetem, blokować jakieś rozwiązania, czy przeciwstawiać się jakimś rozwiązaniom politycznym, bo mógł albo nie mógł, to zależało pewnie od układu sił. Ale przynajmniej co do zasady można było mieć przekonanie, że istnieje ten reprezentant, ten symbol, ten podmiot noszący znamiona tej najwyższej władzy na ziemi. No, w sytuacji, w której Kościół ogłosił, że rezygnuje z tiary, to w pewien sposób, jakby to powiedzieć, nastąpiła taka implozja, to znaczy takie ograniczenie tego uniwersalizmu, tej uniwersalności, którą przedtem Kościół reprezentował i którym ta tiara reprezentowała, prawda? Czyli władcy
władcy nad całym światem, władcy w stosunku do wszystkich państw, czy w stosunku do wszystkich księstw, nawet jeśli ona nie miała charakteru praktycznego i realnego, to miała charakter, można powiedzieć, wirtualny bądź idealny i była takim punktem scalenia, czy takim zogniskowania tego czegoś, o czym tutaj mówię, czyli władzy. I co w związku z tym się, wydarzyło po tym odrzuceniu, symbolicznym odrzuceniu tiary? No, odrzucenie tiary, które było moim zdaniem konsekwencją przyjęcia tej zasady, że wolność sumienia jest tym absolutnie kluczowym elementem, wolność wyboru jest najważniejszym elementem godności człowieka, to jest zresztą całkiem logiczne, no bo jeśli wolność wyboru wynika, czy wolność sumienia wynika z samej godności sumienia i człowieka nic nie może ograniczać, czyli nie może go ograniczać również żadna władza, która próbuje mu narzucić jakąkolwiek prawdę, to w konsekwencji można by powiedzieć, że musi to prowadzić do rezygnacji z tego roszczenia do władzy uniwersalnej, która była zawarta w symbolu tiary. No to jest, mówię, wydaje mi się, całkiem logiczne i niestety potwierdzałoby to twierdzenie, czy potwierdzałoby zarzut tych, którzy mówią tutaj o daleko idącym zerwaniu między kościołem, no nazwijmy to soborowym czy posoborowym, a kościołem wcześniejszym. Oczywiście zerwaniu w kategoriach no, ideowych czy ideologicznych w pewnym zakresie przynajmniej. No ale rezygnacja z tiary musiała też pociągnąć za sobą to, że bardzo trudno było później, a właściwie było to logicznie niemożliwe, krytykować i odrzucać te bezbożne prawa, które później pojawiły się w poszczególnych państwach, no bo znowu zgodnie z tą zasadą, że nie istnieje, nazwijmy to, główny i jedyny autorytet światowy, który może decydować czy bronić zasad dobra i zła, tylko w to miejsce przyznajemy ten autorytet wspólnotom i grupom ludzkim, bardzo trudno określić, dlaczego na przykład prawo dopuszczające aborcję w poszczególnym państwie demokratycznym jest moralnie złe i moralnie negatywne. To znaczy ono jest złe i negatywne, ale rezygnacja z tiary jako symbolu osłabiła, moim zdaniem w istotny sposób osłabiła argumentację przeciwko temu prawu, ponieważ pokazała, że nie ma, że skoro uznajemy, że człowiek może sam wybierać i że to jest ta najwyższa wartość, no to również może wybierać źle, prawda? Nawet jeśli my uważamy, że on wybiera źle, to jakim, albo przy pomocy jakiego argumentu, czy przy pomocy jakiego instrumentu wykażemy, że ten wybór jest zły i niegodziwy, prawda? Bardzo ograniczyło to tego rodzaju argumentację, z którą przecież w wielu państwach jeszcze w latach 60. i 70. można się nią było posługiwać. No ale sama rezygnacja z tiary, czy sama rezygnacja z koronacji tiary, no, pociągnęła też za sobą istotne pytanie dotyczące tego, na czym polega w związku z tym władza albo wszechmoc boska. No bo tak jak powiedziałem, te wszystkie rzeczy się ze sobą ściśle łączą. Nie jest przypadkiem, że Bóg Ojciec na obrazach średniowiecznych był przedstawiany właśnie z tiarą, czyli z tym symbolem władzy powszechnej, tak? Władzy nad światem, władzy nad światem podziemnym, światem niebiańskim, prawda, i światem doczesnym. No bo jeśli jest tak, że mówi się o tym, że prawda jest tym, co przede wszystkim człowiek wybiera, a nie tym, do czego musi się słuchać, jeśli prawda przestaje być tym czymś apodyktycznym, tylko staje się czymś danym z wyboru, czymś w pewien sposób wykreowanym przez człowieka, no to to samo rozumowanie, jeśli tak można powiedzieć, musi uderzyć w samą centrum, czy w same podstawy istnienia wszechmocy boskiej i wiarę w Boga jako najwyższego władcę nad światem, jako najwyższego prawodawcy, prawda? To jest wszystko razem, wydaje mi się, całkiem logiczne. No a to nas z kolei dalej prowadzi do koncepcji, które przecież no, wystarczy sięgnąć do współczesnych teologów, którzy zakładam, że również, których myśl z pewnością wpłynęła na rewolucję Franciszka,
mówią o tym, że boskość czy Bóg może się przejawić wyłącznie w postaci przez słabość, albo przez rezygnację, albo przez wycofanie się ze świata. Słynna koncepcja, prawda, słabego Boga, czy Boga słabej teologii, albo rewolucja Franciszka, który jest rewolucjonistą czułości, prawda? No, czułości, jak wiadomo, czułość nie jest związana, czy nie jest czymś, co nie jest elementem, który byśmy wiązali z władzą, tak? Z autorytetem, z domaganiem się posłuszeństwa. Czułość, miłosierdzie, łagodność, to są wszystko rzeczy, które w oczywisty sposób mieszczą się w obrębie, jeśli tak można powiedzieć, wizji chrześcijańskiej, no ale nie pozwalają wyrazić tego, co powinno być istotą wiary chrześcijańskiej, czyli przekonania, że prawda zobowiązuje i że jest autorytet, który za tą prawdą stoi i jej broni. No bo jeśli nie ma tego autorytetu i ludzie mają sami wymyślać sobie te prawdy, które uznają albo których nie uznają, to oczywiście popadamy w świat totalnego chaosu i totalnego rozpadu. Najkrócej w związku z tym odpowiadając na pytanie, czy możliwa jest sytuacja bez dogmatu i bez tiary, albo czy dogmat i tiary, czy dogmat i tiara będą potrzebne, odpowiesz mi, bez dogmatu i bez tiary nie byłoby Kościoła i nie będzie Kościoła. Więc jeśli ktoś chce, a zakładam, że wszyscy na tej sali jesteśmy, do tego się zgadzamy, żeby Kościół odzyskał swoją siłę, swoją moc i swoją rolę i pozostał wierny temu, do czego został powołany, to te dwie, nazwijmy to, nie wiem jak to określić, te dwie rzeczy, dwa elementy muszą zostać w oczywisty sposób przywrócone i odzyskane. Czyli musi zostać odzyskany dogmat jako prawda, która wiąże, której człowiek jest posłuszny, która jest prawdą objawioną i musi zostać odzyskana tiara jako roszczenie do uniwersalności dla tej prawdy, o której tutaj mówimy. Prawda, która nie jest uniwersalna, prawda, która nie jest apodyktyczna, prawda, która nie zobowiązuje do przyjęcia, przestaje być prawdą. Jest po prostu czystym, pustym, pozbawionym znaczenia pojęciem. Autorytet, który nie ma władzy, który nie może zobowiązywać, który nie może domagać się posłuszeństwa, nie jest autorytetem, tylko jest jakimś wydrążonym, pozbawionym sensu i pozbawionym znaczenia znakiem, który można dowolnie wykorzystywać, dowolnie nim można grać, używać w każdej dowolnej właściwie rozgrywce. Więc przyszłość, jeśli tak można już powiedzieć, przyszłość Kościoła to z pewnością nie jest żadna synodalność tak rozumiana i tak przedstawiana, jak tutaj żeśmy widzieli, tylko przyszłość Kościoła powinna polegać na powrocie do tych dwóch najważniejszych spraw, do odzyskania prawdy i gotowości nazywania rzeczy po imieniu, do używania języka w taki sposób, jak został nam powierzony, do posługiwania się znowu kategorią prawda i fałsz, również w kwestiach religijnych, do rozumienia, że rezygnacja z uniwersalności, tak jak już powiedziałem, rezygnacja z tego, co uniwersalne, praktycznie musi nas prowadzić do chaosu i do przegranej. No i wiary w to, że za tą prawdą będzie stał znowu autorytet, gotów o nią walczyć, gotów dla niej cierpieć, gotów dla niej ponosić ryzyko i gotów jej bronić ze wszystkich możliwych sił. Dziękuję.